Remont łazienki, czyli tragedię dnia codziennego. Dzień 38. Wstałem, odpaliłem YouTube'a i obczaiłem, jak położyć silikon. Następnie zwinąłem tekturę z podłogi i umyłem kafelki. Farba trzyma się jak nowa. Oho, ktoś się mści. Kurde, jednak coś przebarwienia powychodziły. No nic, jest jak jest. Potem pojechałem do sklepu, pół chwyty, do szafki, szybki lunch i robię pierwszy w życiu barsz czerwony. Dobra, tutaj sobie poprzybijam, tu poprzywiercam i tu wcisnę kołek. Kurczę, już wiem, że się z tym trochę zejdzie. Znowu sklep. Do szafki potrzebuję jeszcze tego. O, ptysiu, poczekam z szafką na kuzyna i zrobię te silikony. Zabawy z tym było co niemiara. Brudzi się to, klei, no nie umiem tego robić. Wyszło ok, ale nie jakoś wow. Powiedziałbym dostatecznie, a jeszcze zupkę. Później z kuzynem dokręciliśmy co koły i zabraliśmy się za szuflady. Szyny były złe i podwozie też było złe. Kurde, no, nie domyka się, no, ale wszystko będzie dobrze, chyba. Kuzyn już nie daje rady, ja powoli też. Podkręcaliśmy też szuflady tysiąc razy i na ten moment mamy taki efekt średniawka. W z dnia zamówiliśmy jeszcze szamkę i żegnamy się z wami z Baba. Do zobaczenia jutro! Pa!